Dzisiaj opowiem Wam bajkę o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. A było to tak, za górami, za lasami, w pięknym zamku mieszkała sobie królewna Śnieżka razem ze swoją macochą, złą królową. Macocha nie lubiła Śnieżki, bo była piękniejsza od niej. Codziennie zła macocha pytała swoje zaczarowane zwierciadło: zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło odpowiadało: ty jesteś, królewno, piękna jak gwiazda na niebie, ale Śnieżka jest piękniejsza od ciebie. Zdenerwowało to złą królową macochę. Wezwała myśliwego i poleciła mu, żeby zgładził małą Śnieżkę. Powiada: zabierz Śnieżkę do lasu i zabij ją i przynieś mi jej serce. Biedny myśliwy, żal mu było małej księżniczki, ale cóż było robić? Zabrał królewnę do lasu i powiada: Śnieżko, nie wykonam rozkazu złej macochy. Proszę cię, uciekaj, uciekaj, schowaj się gdzieś w lesie, a ja zabiję złego zwierza i zaniosę złej macosze jego serce zamiast twojego. I tak zrobiła królewna Śnieżka. Długo wędrowała po lesie, aż natrafiła na śliczny domek. Patrzy, jaki malutki. Ciekawa jestem, kto tam mieszka. Zastanawiała się, po czym weszła do domku, patrzy, a tam malutkie krzesełka, malutkie łóżeczka. Bardzo jej się spodobał domek krasnoludków, bo to właśnie był domek krasnoludków. Królewna Śnieżka była bardzo zmęczona i usnęła. Kiedy krasnoludki wróciły do swojego domku, bo musicie wiedzieć, że te krasnoludki pracowały w kopalni diamentów. One wydobywały z gór piękne diamenty, o takie. Kiedy wróciły i zobaczyły królewnę Śnieżkę, która spała, bardzo się ucieszyły, że zamieszka z nimi. Oczywiście zamieszkała z krasnoludkami królewna Śnieżka. Pomagała im w gospodarstwie domowym. I wszystkim mieszkało się wspaniale. Do pewnego momentu, kiedy zła królowa myślała, że Śnieżka nie żyje, ale zapytała swoje lustro pewnego razu: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Myślała, że lustro odpowie, że to właśnie ona jest najpiękniejsza na świecie. A lustro powiada tak: ty jesteś, królowo, piękna jak gwiazda na niebie, ale za górami, za lasami mieszka Śnieżka z karzełkami o 1000 razy piękniejsza od ciebie. Zdenerwowała się zła macocha. Postanowiła, że przebierze się tak, żeby jej Śnieżka nie poznała, i trafiła do domku krasnoludków, żeby podarować małej Śnieżce zatrute jabłko. Miała nadzieję, że tym sposobem raz na zawsze pozbędzie się ślicznej Śnieżki.
i ona będzie najpiękniejsza w świecie. Tymczasem krasnoludki wybierały się do kopalni diamentów. Ostrzegały Śnieżkę, aby nikomu nie otwierała drzwi ich domku, żeby nie spotkało ją jakieś nieszczęście, żeby nie otwierała nikomu obcemu. I poszły. Śnieżka została sama. Tymczasem ktoś zapukał do chatki. Była to zła czarownica, która przebrała się tak, aby jej Śnieżka nie rozpoznała. Śnieżka nie przypuszczała, że ma złe zamiary. Myślała, że to jest jakaś babcia bardzo przyjazna. Zła czarownica poprosiła Śnieżkę o kubek wody. Śnieżka dała jej kubeczek wody, a ona mówi tak. Dziękuję Ci, miła Śnieżko. W zamian za to podaruję Ci jabłko. I dała Śnieżce jabłko. To jabłko było zatrute. Kiedy Śnieżka ugryzła jabłko, upadła jak nieżywa. A czarownica cieszyła się. Kiedy krasnoludki wróciły z kopalni, zastały Śnieżkę martwą. Śnieżka była martwa, zatruła się jabłkiem. Krasnoludki bardzo się smuciły i postanowiły, że umieszczą ją w kryształowej trumnie na wysokiej górze. Tak też zrobiły. Przez las, w którym mieszkały krasnoludki, przejeżdżał właśnie książę. Zobaczył Śnieżkę. Bardzo mu się spodobała. Postanowił, że zabierze ją do swojego zamku. I wyobraźcie sobie wtedy, kiedy książę podniósł małą Śnieżkę, ta zakaszlała i kawałek zatrutego jabłka wypadł z jej ust. I ożyła. Ucieszył się książę. Ucieszyły się bardzo krasnoludki. Książę poprosił księżniczkę o rękę i został przyjęty. Wkrótce w królestwie odbyło się wesele. Królewna Śnieżka z księciem żyli długo i szczęśliwie. I tym razem dobro zwyciężyło. Radości wszystkich nie było końca.